Dany jest trapez równoramienny o podstawach długości 7 i 10. Ramię tego trapezu ma długość 6. Oblicz tangens kąta ostrego tego trapezu. Kąt ostry znajduje się tu i tu. Narysujmy wysokości z górnych wierzchołków tego trapezu. W ten sposób widzimy, że ten odcinek wynosił 7, więc ten fragment również wynosi 7. Ponieważ był to trapez równoramienny, więc te odcinki będą tej samej długości. Obliczmy, ile wynoszą odcinki oznaczone jako x. Widzimy, że 2 x i ten środkowy odcinek, którego miara wynosi 7, razy mają dać 10. Obliczmy stąd x. Przerzucamy 7 na prawą stronę, dostajemy tutaj 3. Dzielimy na 2. X równa się 1,5. Czyli widzimy, że te kawałki mają długość 1,5. Mamy w zadaniu obliczyć tangens kąta alfa. Czym jest tangens naszego kąta alfa? Jest to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa, czyli u nas jest to wysokość, do drugiej przy prostokątnej, czyli u nas jest to odcinek x. Zapiszmy to. Tangens naszego alfa to jest h do x. X już policzyliśmy, brakuje nam jeszcze h. Ale widzimy, że w naszym trójkącie prostokątnym znamy długość jednej przy prostokątnej i długość przeciwprostokątnej, więc możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa i obliczyć h. Przypominamy twierdzenie Pitagorasa. Suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Więc pierwsza przyprostokątna u nas była oznaczona jako x, druga jako h, a przeciwprostokątna jako 6. Wiemy już, że x wynosi 1,5, może zapiszmy to jako 3 drugie do kwadratu plus h kwadrat równa się 36. 3 do kwadratu to jest 9, 2 do kwadratu 4. Przeniesiemy 9 czwartych na prawą stronę równania, czyli dostaniemy h kwadrat, to jest 36, odjąć 9 czwartych to jest 2 całe i 1 czwarta. I dostaniemy h kwadrat, to jest 33 i 3 czwarte. Zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli h kwadrat to będzie 135 czwartych. Pierwiastkujemy obustronnie, czyli dostaniemy h, to jest pierwiastek ze 135 przez 2. Pod pierwiastkiem 135 możemy jeszcze rozbić jako 9 razy 15. Wtedy dostaniemy 3 pierwiastki z 15 przez 2. Teraz możemy już podstawiać do wzoru na tangens. Czyli mamy tangens alfa, to jest h. Nasze h to były 3 pierwiastki z 15 przez 2. Dzielimy to przez x, a nasz x to było 1,5. Możemy to zapisać jako 3 drugie. Pamiętamy, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność, czyli dostaniemy 3 pierwiastki z 15 przez 2 razy 2 trzecie. Możemy poskratać na krzyż trójki oraz dwójki i dostaniemy, że tangens alfa wynosi pierwiastek z 15.